Aż 60 prac plastycznych wpłynęło na konkurs Moje Drzewo Genealogiczne, zorganizowany już po raz piąty przez Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy jest szereg kłopotów, aby określić, kim jestem, dokąd zmierzam, jak mam się zachować wobec innych, wobec ojczyzny, taka wiedza dotycząca własnych fundamentów nie tylko zobowiązuje, ale daje też jakieś zakotwiczenie w tej teraźniejszości. Dlatego warto taką wiedzę mieć dla własnej pewności, tego własnego zakotwiczenia tu i teraz. Jakimi kryteriami jury kierowało się przy ocenie prac? Przypominam co roku o jednej takiej zasadzie i w tym roku chyba ani jedna praca nie miała tego błędu, że dzieci na pracach przyklejały zdjęcia oryginalne swoich przodków, tylko w większości są to kopie, czy drukowane, czy właśnie robione właśnie kopie. To jednak w archiwach rodzinnych pozostają oryginały, nie są one niszczone. W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zajął Dawid Kędzia ze szkoły podstawowej w Mierzycach. Twoja praca wygrała w kategorii szkół podstawowych. Powiedz, jak długo ją przygotowywałeś? Około miesiąca czasu. Ktoś pomagał, czy sam? Z rodzicami i z rodziną. Zajęło mi pisanie imion i nazwisk i dat wszystkich. W kategorii szkół gimnazjalnych najlepsze prace wykonały Patrycja Maciejewska i Weronika Duda z Białej oraz Jacqueline Tomczyk ze szkoły katolickiej w Wieluniu. Moje drzewo już od 2 tygodni przed wystawieniem pracy zbierałam wszystkie informacje, wszystkie materiały potrzebne do tej pracy, aby ją wykonać. Co zabrało Ci najwięcej czasu w samym wykonaniu? Zebranie wszystkich dat urodzin oraz daty zmarcia osób z mojej rodziny. Prace wykonane przez uczniów można podziwiać w muzeum przez miesiąc, z kolei jeszcze tylko do 25 marca można zobaczyć wystawę ze zbiorów Czartoryskich. Cieszę się, iż w tym roku mamy okazję, tak jak tu już kolega wspomniał, okazję ogłosić wyniki tego konkursu i spotkać się w tak pięknym otoczeniu, w otoczeniu wyjątkowej wystawy zatytułowanej Książęca kolekcja skarby z Muzeum Książąt Czartoryskich. No, można powiedzieć, że jest to przysłowiowy ostatni dzwonek, ponieważ już za kilka dni wystawa ta powróci do swojego macierzystego muzeum, do Muzeum właśnie Książąt Czartoryskich w Krakowie. Dlatego też przy okazji tego spotkania zapraszam na zwiedzenie tej wystawy. No, nie jest to tak przypadkowa okazja, bo można powiedzieć, iż ta wystawa pięknie współgra z tym konkursem, w którym, drodzy laureaci, wzięliście udział.